Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Rising Storm 2 Vietnam z modyfikacji Winter War. I dzisiaj omówimy sobie, mi się wydaje, dość wyjątkową broń, jeśli chodzi o tą modyfikację. Jedną z broni, którą ta modyfikacja wprowadza, a konkretnie ręczny karabin maszynowy Lahti Saloranta M26. Można spotkać ją z nazwą skróconą LS łamane na 26. Jest to fiński karabin maszynowy, zaprojektowany przez Aimo Lahti i Arvo Salorante w latach 1925-1926, produkowane od roku 1927 do roku 1942. Użycie tej broni do lat 50. XX wieku w armii fińskiej wyprodukowano około 6200 egzemplarzy tej broni. Ta broń była zasilana z magazynka pudełkowego na 20 naboi. Taki magazynek był najczęściej używany. Była jeszcze wersja magazynka bębnowego na 75 naboi. Jednak raczej chyba tej wersji nie używała armia fińska. Broń ważyła 9,3 kg. Szybkostrzelność to około 450-550 strzałów na minutę, czyli całkiem sporo, jednak trzeba tutaj pamiętać, że mamy tutaj magazynek pudełkowy na zaledwie 20 naboi. To jest naprawdę mało, z drugiej strony były RKM-y również zasilane z tego typu magazynków i jak najbardziej dawały sobie radę na polu bitwy. Ta broń była przede wszystkim dostosowana do warunków fińskich, ona była odporna na zimno. Z drugiej strony była uważana za broń ciężką i trudną do czyszczenia, miała dużo elementów. Jednak przez bardziej doświadczonych żołnierzy, przez bardziej doświadczonych strzelców jak najbardziej była to broń lubiana. Z jednej strony za celność, ta broń była naprawdę celna. Cenili sobie właśnie celność tej broni strzelcy. Ponadto była to broń odporna na zimno, tak jak wspominałem wcześniej, więc to też była duża zaleta. W warunkach zimowych jednak broń może wielokrotnie zawieść, natomiast tutaj ta broń okazywała się naprawdę niezawodna. Pomimo tego w roku 1944 na froncie znajdowało się zaledwie 3400 M26, natomiast aż 9000 zdobycznych DP28. Jednak mi się wydaje, tutaj mamy kwestię praktyczną. Potrzebna była duża ilość karabinów maszynowych, więc wykorzystywano zdobyczne egzemplarze. Mi się wydaje, że DP, oprócz tego, że posiadał większy magazynek, to nie był wcale lepszy od M26. Mi się wydaje, był po prostu dostępny i dlatego go wykorzystywano. LS26 strzelał nabojem 7,62 na 53 mm R Finish. Ten nabój bazuje na nabój 7,62 na 54 mm R, który wykorzystywała Rosja, potem Związek Radziecki, na przykład w karabinach Mosin. Finowie stworzyli, można powiedzieć, swoją wersję. Było to związane z tym, że Finlandia odzyskała niepodległość i potrzebowała właśnie produkcji krajowej amunicji do karabinów, czy też karabinów maszynowych, więc właśnie taki nabój stworzono. Ten nabój zresztą nadal pozostaje w użyciu, jest wykorzystywany w karabinie TKIV-85, jest to karabin snajperski konstrukcji fińskiej, wykorzystuje tą amunicję. Jednak wracając już do LS-26, mi się wydaje w grze Rising Storm, w modyfikacji Winter War oczywiście, jest to, mi się wydaje, naprawdę ciekawy karabin maszynowy, dlatego że on jest dość specyficzny. On ma dość mały magazynek, zaledwie 20 naboi, więc nie jesteśmy w stanie nim prowadzić ognia tak jak na przykład DP, jeśli gramy Związkiem Radzieckim. Strzelamy raczej krótkimi seriami, a nawet pojedynczymi strzałami, które są dość dobrze mierzone. Celność karabinu pozwala na skuteczne zwalczanie wroga właśnie w ten sposób. Nawet podczas strzelania z biodra ta broń nie traci jakoś bardzo na celności. Ta broń jest naprawdę celna, nadaje się do wyjmowania przeciwników. Raczej DP tego nie zrobicie, natomiast LS-26 nadaje się do tego rewelacyjnie. Z drugiej strony ta rola karabinu maszynowego staje się nieco trudna, dlatego że nie możemy w sumie tak przycisnąć przeciwnika ogniem, przygwoździć go tym ogniem. Raczej trzeba oddawać celne strzały, nie ma miejsca na błędy,
Więc ta rola mi się wydaje jest nieco trudna, jednak na pewno satysfakcjonująca, dlatego że ten karabin jest naprawdę, naprawdę dobry. Na samym początku możecie mieć z nim trochę problemów, bo macie bardzo mały magazynek, jednak jeśli się do niego przyzwyczajicie, będziecie celnie strzelać, to naprawdę wydaje mi się, że polubicie tą broń. Jest naprawdę, mi się wydaje, warta uwagi. Taka ciekawostka na koniec, ponoć fińscy żołnierze wyciągali jeden nabój z magazynka, czyli mieliśmy 19, a nie 20 naboi, dlatego że ta broń przy pełnym załadowaniu magazynka miała się zacinać, czyli podobna sytuacja jak w przypadku Brenna, tam też ładowało się 29 naboi, a nie 30, dlatego że czasami dochodziło po prostu do zacięć. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o karabinie Lahti Saloranta M26. Czy graliście tam broń w grze Rising Storm 2 Vietnam modyfikacji Winter War? Jak wam się ta broń spodobała? Napiszcie też, jak spisuje się ta broń w grze Battlefield 5, bo też tam się chyba pojawia. Napiszcie, czy jest równie skuteczna. Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, no i cześć!